Dlaczego pan niszczy Wieniec? Dlaczego pan niszczy? Panie prezesie, dlaczego pan niszczy Wieniec? Dlaczego pan niszczy Wieniec? Dlaczego pan niszczy? To nie jest pańska własność. Panie policjancie, zgłaszam popełnienie przestępstwa. Nie! Zgłaszam popełnienie wykroczenia. Ukradł wieniec. Proszę reagować. To jest przestępstwo. O! Zniszczył! Zniszczył własność nie swoją. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie spokojnie, to jest przestępca. Wy nie, pan, proszę arestować tego pana. Proszę arestować tego pana. Proszę go wylegitymować. Oni znają na pamięć mój PESEL przez ciebie, złodzieju. Przestępca narodu. Przechodzi. Możesz se pan prosić. Możesz se pan prosić. Zostaw pan Polskę w spokoju. Od bezpieczeństwa, tak? Właśnie zniszczył pan nie swoją własność. Od bezpieczeństwa. Te sceny dziadzia chuligana odbywały się dzisiaj pod zupełnie innym pomnikiem w Warszawie. To jest pomnik Józefa Piłsudskiego, który takim politykom jak ten dziadzio chuligan powiedział przed wojną, cytuję marszałka Józefa Piłsudskiego, kury wam szczać prowadzać. I to chyba dzisiaj trzeba powtórzyć tym wszystkim ludziom z Prawa i Sprawiedliwości, temu dziadziowi chuliganowi, który dzisiaj wykrzykiwał żałośnie, że jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, w dniu, w którym kierownictwo polskiej armii podaje się do dymisji. Zarówno siedzący tu w Belwederze Andrzej Duda, jak i siedzący tam Mateusz Morawiecki, ale przede wszystkim ich pryncypał, ten śmieszny dziadzio chuligan, którego widzieliście przed chwilą, odpowiada za ten bałagan. A za chwilę zobaczycie zdjęcia, jak on radzi sobie z tłumem i jak on radzi sobie w ogóle z wypowiedziami. I zastanówcie się, czy temu człowiekowi, którego widzieliście na początku tego materiału i którego zobaczycie za chwilę, chcecie powierzyć bezpieczeństwo Polski na najbliższe lata. Marszałek Józef Piłsudski patrzy i czeka. Jestem przekonany, że odpowiemy tak, jakby chciał tego marszałek. Przekonujmy ludzi, żeby szli, to po pierwsze na wybory, po drugie, żeby głosowali w referendum i to jak głosowali? 4 razy tak, a 4 razy nie. O, przepraszam. O Jezu Maria. Panie Boże, wybacz mi.